Marcin, krótko i na temat, jak zostałeś gangsterem? Ha, wiedziałem, że to pytanie padnie. Zadzwonił do mnie Maciek Kawulski, zaproponował spotkanie a propos filmu, więc poprosiłem, żeby wysłał scenariusz, żeby się tą kawę ciekawej piło. Przeczytałem scenariusz i stwierdziłem, że trzeba się spotkać, bo jest o czym gadać. Jest o czym gadać, w sensie możemy zacząć pracować nad scenariuszem i jeżeli ta współpraca dobrze pójdzie, to trzeba będzie kręcić ten film. I tak się okazało. Okazało się, że dobrze nam idzie myślenie o tym, że podobne rzeczy nam się podobają, a podobne jednak nie. I że musimy zrobić ten film po prostu. Witajcie w latach 90. Czym się zajmujesz? Mam firmę. Która zajmuje się? Chciałem być gangsterem i człowiekiem jednocześnie. Pozyskiwaniem funduszy. Właśnie, niezbyt często możemy cię oglądać w polskim kinie. Mam wrażenie, że ty tak bardzo selekcjonujesz rolę i bardzo dobrze. I patrząc tutaj na ciebie w tym filmie, momentami też widziałem twojego bohatera, między innymi z filmu Kosmos, który niestety nie trafił do dystrybucji. Momentami był bardzo charakterologicznie podobny. Opowiedz, jak budowałeś swoją postać? W oparciu o to, co o niej wiedziałem. To była bardzo taka precyzyjna robota, bo jednak pewnie wiecie, ale zazwyczaj filmów się nie kręci chronologicznie, więc często się skacze w datach. Nie mogliśmy tego zrobić chronologicznie, więc ja sobie po prostu najpierw pracowałem nad tym, jak cały ten przebieg mojej postaci będzie wyglądał w danym momencie, po tym, żeby wchodząc na plan do wybranej sceny doskonale wiedzieć, w jakiej amplitudzie się mniej więcej mieszczę i co tam muszę załatwić, co jest najważniejszego, żeby przemycić, które informacje do filmu zostawić ślad, jaki o moim bohaterze. Miałeś okazję poznać swojego bohatera, wiesz, kto to w ogóle jest, bo tutaj na ekranie jest po prostu bohaterem. Tak, następne pytanie. Dobra, jeżeli pozostaje anonimowy, to opowiedz, jak współpracowało ci się z Maćkiem Kawulskim, który nie jest po szkole filmowej, ale swojego fachu już się zdążył nauczyć, chociażby organizując galę KSW, no i robiąc Underdoga. To prawda. Maciek w ogóle jest bardzo ciekawym twórcą, samoukiem i ja sobie bardzo to cenię. Przede wszystkim ma talent i to jest najważniejsze. Oprócz tego ma jeszcze takie doświadczenie, o którym wspomniałeś, z KSW, dzięki czemu potrafi bardzo sprawnie pracować i to jest kolejny plus jego. No i oprócz tego ma dobre poczucie humoru. No. Tak, to prawda. I myślę, że jednym z takich przesłań, bardzo wyraźnych przesłań tego filmu jest skierowane do Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. Jak myślisz, jak on zareaguje, jeżeli w ogóle obejrzy ten film? Nie wiem. Jestem ciekawy. No to dobrze, to już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Jak zostałem gangsterem? Historia prawdziwa. Wszystkiego, czego się można spodziewać, myślę, po dobrym filmie, czyli śmiechu, łez, wzruszenia, może. Tutaj jest wtedy dobry film, jeżeli jeszcze jakaś refleksja się uruchomi. Życzę tego moim widzom. Ty mi nie mów tego, co ja chcę usłyszeć, tylko to, co chcesz powiedzieć. Była szansa, żeby zarobić jakieś pieniądze, to ja bardzo chętny. Chcesz być taki jak oni? Bardziej taki jak pan. To, co robią, to chyba jest niebezpieczne, nie? Waldem, mój przybrany syn. No taki mam na razie ortalionik, nie? Ale jak się coś dorobię, to sobie kupię coś takiego jak wódka.